Ewangelii dnia dzisiejszego. Nadeszła Matka Jezusa i bracia, stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Fragment Ewangelii na dziś pokazuje nam krewnych Jezusa, wśród nich Maryję, Jego matkę. Co za szczęście możemy pomyśleć, że przychodzą do mnie bliscy, że interesują się mną, swoim krewnym. A tymczasem Jezus ten moment wykorzystuje, by pokazać, że są o wiele istotniejsze elementy w więzi z Nim niż te tak zwane więzy krwi. Jezus mówi tutaj o wypełnianiu woli Bożej, że to szczególnie mocno wszystkich nas z Nim łączy, z Nim jednoczy. Warto tutaj o tym pamiętać, że dla chrześcijanina wypełnianie woli Bożej oznacza silniejszą więź z Chrystusem niż wszelkie naturalne więzy krwi. Maryja, ta, co dała Jezusowi ciało, ta, co jest z Jego ukochaną mamą, jest dla Niego najpierw Jego najdoskonalszą, najposłuszniejszą uczennicą. To święty Augustyn wołał: fakt, że Maryja jest uczennicą Chrystusa, znaczy więcej od tego, że jest matką Chrystusa. Jest ona szczęśliwsza jako uczennica Chrystusa niż jako Jego matka. Maryja była błogosławiona, ponieważ zanim wydała na świat swojego Mistrza, nosiła Go w swoim łonie. Prośmy w różańcu o zgodę z wolą Boga i dobre jej odczytywanie dla wszystkich nas wierzących w Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,